Szanowni Państwo, w imieniu współorganizatorów, Pani Przewodniczącej Anny Kuleszy oraz Dyrektora Szkoły Henryka Rakoczego, chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim za obecność na dzisiejszym koncercie z okazji Dnia Seniora. To zaszczyt móc świętować z Wami ten wyjątkowy dzień. Wasza obecność sprawia, że nasze wydarzenie nabiera szczególnego znaczenia. Drodzy seniorzy, z okazji Waszego święta pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. To wyjątkowy czas, aby docenić Wasze życie, mądrość, doświadczenie, które wzbogacają naszą społeczność. Dziękujemy za wszystko, co wnieśliście w nasze życie, za Waszą pracę, zaangażowanie, za Waszą miłość, którą przekazujecie młodszym pokoleniom. Życzę Wam zdrowia, radości oraz wielu chwil spędzonych w gronie bliskich. Niech każdy dzień przynosi Wam uśmiechu i spełnienia. Wasza obecność jest dla nas nieoceniona, a Wasze serce pełne miłości i ciepła są dla nas inspiracją. Dziękujemy za Waszą mądrość, doświadczenie i życiowe historie, które wzbogacają naszą społeczność. Niech ten koncert będzie dla Was chwilą radości i relaksu, a także okazją do wspólnego świętowania. Dziękujemy, że jesteście częścią naszego społeczeństwa. Szanowni Państwo, teraz chciałbym podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie, zorganizowanie tej pięknej uroczystości. Pragnę z całego serca podziękować pracownikom urzędu, pracownikom szkoły, nauczycielom, uczniom. Z całego serca chciałbym podziękować Wam za ogromne zaangażowanie i ciężką pracę, którą włożyliście w przygotowanie dzisiejszego wydarzenia z okazji Dnia Seniora. Wasza determinacja, pomysłowość i profesjonalizm przyczyniły się do sukcesu tego wyjątkowego dnia. Dzięki Waszym staraniom mogliśmy stworzyć atmosferę pełną radości i wzruszeń, która na długo pozostanie w pamięci naszych seniorów oraz wszystkich uczestników. Wasza współpraca i poświęcenie są nieocenione i zasługują na szczególne uznanie. Jeszcze raz dziękuję za Waszą pracę i zaangażowanie. Cieszę się, że mogę współpracować z tak wspaniałym zespołem. Brawo dla mnie, proszę Państwa. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego koncertu, a także naszym artystom, którzy do nas przyjechali, aby dostarczyć nam niezapomnianych chwil. Z wielką radością witam Was na naszym dzisiejszym wydarzeniu z okazji Dnia Seniora. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliście dołączyć do nas i podzielić się swoim talentem oraz pasją. Życzę Wam udanego występu i wiele owacji od naszej publiczności. Niech dzisiejszy dzień będzie pełen radości i artystycznych uniesień. Dziękuję bardzo, że jesteście. Szanowni Państwo, dołączam się do tych wszystkich życzeń, podziękowań i Pan Wójt jest naprawdę dobrym mówcą, nic dodać, nic ująć i uważam, uroczystość jest otwartą. Mili goście, ciężko mówi się już jako kolejna osoba, bo nie będziemy przecież tego jeszcze raz powtarzać. Pozwólcie Państwo, że ja skoncentrowałbym się tylko na jednym. Otóż życzę Państwu wiele, wiele zdrowia, żebyśmy mogli jeszcze przez wiele lat spotykać się tutaj na tym święcie. Proszę Państwa, żeby zachować zdrowie, konieczne są badania, badania profilaktyczne. A że miesiąc listopad jest miesiącem badań chorób męskich, takich jak prostata, takich jak rak jąder, proszę Państwa, to bardzo serdecznie chciałbym zachęcić wszystkich Panów szczególnie, ponieważ, tak jak powiedziałem, listopad to jest miesiąc badań profilaktyki męskiej. Miesiąc badań profilaktyki dla kobiet był w październiku. Proszę Państwa, to naprawdę nic nie kosztuje.
Wystarczy pójść do lekarza rodzinnego, wziąć skierowania na takie badania i mieć pewność, że człowiek jest zdrowy, ponieważ wcześniej wykryte zmiany są naprawdę do wyleczenia. Natomiast jak idziemy do lekarza, wtedy, kiedy już bardzo nas boli, że nie możemy z tym wytrzymać, często jest za późno. Proszę Państwa, na znak tego, że mężczyźni w listopadzie obchodzą to święto badań, zapuszcza się brodę i wąsy. Żeby upodobnić się trochę do seniora, którym tak już powinienem się czuć, to proszę Państwa, tą senioralną brodę też pozwoliłem sobie jakoś tam troszkę wyhodować na tę okoliczność. Także jeszcze raz życzę Państwu zdrowia i odwagi, żeby pójść śmiało na badania. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności wystąpią przed Wami uczniowie Szkoły Podstawowej w Kołachach Kościelnych, których serdecznie zapraszamy na scenę. Święto, seniorzy kochani, swoim występem chcemy dać Wam odczuć, jak bardzo jesteście dla nas ważni, potrzebni i jak bardzo Was kochamy. Znów jesieni przyszła pora, z nią jak zwykle dzień seniora. Czy sukienka, czy te spodnie, grunt, rzemonie i wygodnie, tańce, harce, zbytki, tak się bawią emerytki, a emeryci jak przystoi, niech się każdy dwoi i troi. Autobus rusza w krótki jęk.
Ja się wcielę w donżurana, by nie narzekała żadna dama. Muszę sprostać swym zadaniom, by dogodzić wszystkim panom, więc się bawmy jak przystało. Czekać tak dzień po dniu.
Śpiew zatem dla nas najlepszym lekiem. Nie trzeba za nim płacić. Nie stać w aptece. Życie kawałków też nam nie szczędzi. Na co dzień dowcip kawałek będzie. Weźmy na przykład emerytury. To śmiech co dają, choć dość ponury. Albo tak szumnie z pana podwyżki. Ze śmiechu można dostać zadyszki. Wielka podwyżka, parę złotówek. Co nie do nas w sklepie pełnych reklamówek. Wniosek jest jeden z nieemeryci. Śmiech nam pozostał. Więc zacne panie, tudzież panowie, leczmy się śmiechem, bo śmiech to zdrowie. Może być urok w niej.